Rozmawiam z panem Jerzym Markowiczem, długoletnim pracownikiem fabryki maszyn. Pan uczestniczył chyba od początku w organizacji obchodów święta Barbórki, w tym karczmy piwnej, czyli Gwarków, prawda? Tak się złożyło. A tu zbliża się święto górnika, bo mamy listopad, więc zapytam pana, jak to było z tymi gwarkami w Gorlicach? No, z perspektywy 2018 roku mówimy o początku gwarków, czyli o pierwsze spotkanie gwarków połączone z karczmą piwną odbyło się w 1975 roku. Wiele czynników się złożyło na to, że tak Glinik jako zaplecze bezpośrednie górnictwa węglowego był objęty związkową klauzulą związków górnictwa. Bardzo dużo młodych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej napłynęło do Glinika. To była akcja od 67 roku dyrektora Kotwicy, który bardzo inwestował w młodych inżynierów. A co was tu ciągnęło tak naprawdę? Zostały stworzone niezłe warunki. Na stażu się otrzymało, jak na warunki polskie ówczesne, dosyć niezłą kasę, bo 2300 na stażu, podczas gdy przeciętnie w kraju to było 1500-1600, a mnie na uczelni proponowano na etat asystenta za 1300 zł. O, to ogromna różnica. Do tego jeszcze był układ taki, że w umowie był zawarty warunek, że do pół roku mieszkanie się otrzymywało. O, to pewnie. Dla ludzi, tak? Którzy, taka była moda i obyczaj, zakładaliśmy już rodziny, to było bardzo znaczący element. A czy kiedy pan studiował, bo pan studiował na AGH, tam uczelnia w sumie górnicza, czy organizowane tam były jakieś gwarki? To znaczy górniczo-hutnicza, powiedzmy tak, sobie, no. Od początku. Nawiasem mówiąc, w przyszłym roku mamy obchody stulecia utworzenia uczelni. I tam profesor Żabicki z pionu górniczego zrekonstruował pewne obyczaje, które już miały miejsce przed wojną, i przyswoił te obyczaje, które były bardzo bogate na Śląsku, tym górniczym, tym węglowym Śląsku, powiedzmy. On sformułował, ubrał to w pewną taką procedury, powiedzmy sobie. To było centrum, to było spotkanie przy piwie, czyli karczma piwna, a poprzedzało to pochód lisów, czyli adeptów, którzy mają być dopuszczeni do górniczego tego klanu, a taką cechą tego dopuszczenia był skok przez skórę. Skok przez skórę? Tak. Skóra to był fartuszek skórzany, który górnicy używali w kopalniach jako do klęczenia, jak również na przykład na pochylniach, po prostu podkładał pod pupę ten fartuszek i zjeżdżał na tej skórze. To był taki gruby, z potężnej skóry fartuch, taki ciężki. Zbliżony do, ale on był krótki w sumie. Aha. A jak wyglądał skok? Stawało się na beczce, byli dwóch ojców chrzestnych, rekomendowało, że ten adept się nadaje. Lis, prawda? To był lis? Nie. Nie? Ojcowie chrzestni byli osobno powoływani przez starszyznę, przez tak zwane stare strzechy, a lis major przeprowadzał sam ceremoniał. Polegał on na tym, że adept, który stał na beczce, był przepytywany, jak się nazywa, skąd jest, rodem. Ojcowie chrzestni mówili, że nadaje się, i wtedy lis major z szpadą uderzał go w ramię i nakazywał mu skok. Tutaj dwóch gwarków trzymało skórę, nad którą on przeskakał. Aha. I wtedy opasywano go tą skórą i dostawał certyfikat, że został przyjęty do gremium górników. A ja pięknie to opisuje pieśń górnicza Pochód Lisów.
Wspaniale. Pieśń? Tak, wspaniała pieśń. I zna, proszę, żebym, zna pan ją? A gdyby, tak? Może bym spróbował. No bardzo bym prosiła. Proszę sobie wyobrazić, że to się odbywało w pewnym takim scenariuszu, że no, w ciemnościach, co najwyżej kaganki mogły się palić, czy lampki. To tak bardzo nastrojowo. I gdzieś z góry, prawda, czy tam po schodach, tak jak w akademii, po schodach holu głównego, zaciemniony cały hol, kilka lampek się tylko pali, po schodach lampka się pojawia i zaczyna ktoś schodzić po schodach. I wtedy chór rozpoczyna tą pieśń. I to za każdym razem tak to wyglądało podobnie? To, tak się to rozpoczynało był, zawsze? To był rytuał, nie. Aha, to, rytuał, tak. Tak, to był rytuał nie do naruszenia. Pieśń na otwarcie całej ceremonii. Mhm. Tak było na uczelni. Troszkę zmodyfikowanie było u nas, bo najpierw było Lismajor wręczał szpadę prezesowi firmy na ogół, który obejmował przewodnictwo karczmy piwnej i powoływał do prezydium znakomite stare strzechy. Ludzi zasłużonych. Kto śpiewał tą pieśń na otwarcie? Pieśń śpiewali nauczeni gwarkowie już, ci już, i odpowiadał Lismajor. I to była taka korespondencja zwrotka. Rozumiem. To proszę, chociaż urywek zaśpiewać. Kto z góry idzie tam, kto z dali idzie tam, to z ciemnej dali idzie tam, hej, hej, idzie tam. Kto do nas idzie tam? Lismajor odpowiada. Lismajor lisów mistrz, Lismajor lisów mistrz, Lismajor młodych lisów mistrz, hej, hej, lisów mistrz, Lismajor lisów mistrz. Chór. A czegóż lisy chcą? A czegóż lichcy chcą? A czegóż młode lisy chcą? Hej, hej, lisy chcą. A czegóż one chcą? Górnicy chcą wejść stan, górnicy chcą wejść stan, górników polskich świetny stan, hej, hej, świetny stan, górników polskich stan. I chór. Czy zakon nam im znan, czy zakon nasz im znan, czy zakon nasz im znan, hej, hej, zakon znan, górników polskich znan. Mhm. No i tak, rozumiem. Tak, i wtedy prezes rozkazuje przystąpić do pasowania lisów. Lisów. Na ogół w fabryce to się działo w ten sposób, że byli to świeżo zaangażowani w ostatnim roku inżynierowie. Mhm. Niezależnie czy górniczego, czy z innych uczelni. A czy to w gwarkach uczestniczyli tylko inżynierowie? Nie. Było swego czasu jakieś takie wpisowe, później raczej nie. Były gwarki na sali sportowej Domu Kultury, mhm. gdzie 400 ludzi uczestniczyło. Mężczyzn. Mężczyzn, tak było, wiem, mężczyzn. Były rytualne słowa i skocz, prawda, skakał przez skórę, dostawał cyrograf odpowiedni, mhm. dostawał pamiątkową laskę sztygarską i oczywiście wszyscy uczestnicy przychodząc do na karczmę piwną otrzymywali przy wejściu kufel ze śpiewnikiem. Każdego roku? Każdego roku nowy kufel. Także tych kufli się troszkę uzbierało. Muszę się pochwalić, że mam wszystkie. Wróćmy do pierwszych gwarków w Gorlicach. Jak to wyglądało? W ogóle dlaczego się to zaczęło? No jak się to zaczęło? Bo to było dla wszystkich zaskoczenie. Kto to wymyślił? 3 lata chyba, albo 2 lata wcześniej dyrektor Kotwica dostał docenta kontraktowego na AGH. Mhm. Z pewnymi wykładami. No, miał praktyczną wiedzę wspaniałą i to nie podlega dyskusji, że tam mógł tym studentom czy absolwentom różne sprawy ciekawe zaoferować. No i miał wykłady na uczelni. I chyba z tego tytułu uczestniczył
raz czy dwa razy w tych gwarkach i wymyślił, że w Gliniku też trzeba gwarki zrobić. W każdym razie rozkaz nie gazeta. Ekipa była, bo wcześniej żeśmy mieli świetną ekipę, organizowaliśmy bale notu, różne takie sprawy, rajdy i tak dalej. Delegacja żeśmy dostali na akademię, na karczmę piwną maszyn górniczych. Na AGH? Tak, na AGH. Macie się tam przyjrzeć i robimy u nas. No, czasu niewiele było, ale jak to u kotwicy? Co to znaczy, że się nie da? Zaczęło się w ten sposób, że przed Domem Kultury uformował się godzinie gdzieś tak 16-17, już zmrok był, w górniczych strojach. My byliśmy przebrani w stroje orkiestry, bo jeszcze nie mieliśmy mundurów, tak. To znaczy nie z dystynkcjami orkiestrowymi, tylko takie czyste mundury górnicze bez tego. I na czele czwórka ruszyła tam z lampami, tymi karbidówkami, w stronę rynku. Na rynku się odbył... Ale zaraz, czwórka ruszyła, to co było? Czwórka tych górników i za nimi następne ekipy, prawda? Goście jechali na bryczkach wypożyczonych z siar, z tej stabiny. A to pięknie. I jechali na bryczkach, a starosta górniczy jechał na siwej kobyle chyba. A kto był wtedy starostą? Taki doktor Pawlik z AGH. Aha. No i kierowaliście się w stronę rynku. W rynku był orkiestra oczywiście nasza też. Glinicka, grała cały czas, tak? Glinicka ówczesna. No i na rynku było parę ładnych kawałków i z tych schodów, tych szerokich schodów, co były centralne takie, tak, to tam się odbywał skok przez skórę. Oczywiście... Czyli to na rynku żeście zorganizowali. Tak, skok przez skórę był na rynku. To oczywiście to było niesamowicie przedsięwzięcie organizacyjne i techniczne. Na ówczesne czasy proszę sobie wyobrazić na przykład samo oświetlenie tego. A tego czy rynku. Gorliczanie wiedzieli o tym i... To był, no oczywiście to było ogłoszone, czyli, pracownicy roznieśli to po rodzinach. Czyli widzów mieliście. I w pewnym momencie, jak orkiestra zaczęła grać, no to... coraz więcej tych widzów, no i ten skok przez skórę, później te kolejne pieśni, hymn górniczy oczywiście, górniczy sam niech tam żyje, wspaniale zresztą wyszedł wtedy w tym rynku, reflektory, które nasi energetycy, to nie wiem skąd wydobyli oni te reflektory, to chyba cud. No, to nie. Czyli to był rok? 75. Piąty. I to był ten pierwszy pochód gwarków. No dobrze. I później powrót tymi bryczkami. Właśnie, no. Do Domu Kultury, gdzie w tej największej sali odczytowej gwarka, no to tam się mieściło. Aha, czyli w klubie gwarek to się odbywało. W klubie gwarek, no to tam gdzieś jakieś 70 osób się tak na wcisk zmieściło, każdy z kuflem, piwo było. I wtedy też już był ten pierwszy kufel? Tak, już pierwszy kufel i on jest. On tam stoi na czołowym miejscu. Proszę powiedzieć mi, czy pamięta pan nazwiska osób, które razem w tej ekipie byście byli? Tak. Kto tak, tam tak. Jeszcze był? Pan? No, to masa ludzi. Wiem, że się nie da wszystkich wymienić, oczywiście, ale... To muszę zacząć, że szefował całej organizacji, z ramienia oczywiście naczelnego kotwicy, Tadeusz Lewiński. On był wtedy szefem kontroli i on jakoś to wszystko tak. W garści wspaniale trzymał zresztą. A tak to no, później jednym z najlepszych takich czołowych organizatorów to był Antek Trojan. Organizację taką gospodarczą, techniczną to Józio Bubniak, już też nie żyjący. Pierwszym lisem majorem był Leszek Serafin. Zbyszek Nowak no to organizował całe to elektryczne. Tak. Powiedzmy, Tkaczyk Zbysiu jako gospodarz gwarka, no to on był tam utopiony po
wyżej czubka głowy w te sprawy. Zresztą nikt nie liczył czasu ani tego. Czy wyście to robili po godzinach? Jak to było? Nie, nawet niektóre organizacyjne spotkania były nawet w godzinach. Ale większość czasu spotykaliśmy się po, na przykład harmonogram, pieśnik, jakie będziemy śpiewać, wybór pieśni. Cała filozofia polega na tym, że trzeba było wymyśleć kawały, dowcipy, które musiały tykać złośliwie konkretne osoby w towarzystwie tym, które było. No brzmi to bardzo interesująco. Czy pamięta pan coś z takich rzeczy? Zasadnicza rzecz to była taka, że zostałem kontrapunktem. No właśnie, jest kontrapunkt. Któż to jest? Proszę nam powiedzieć. Już zaraz powiem, tylko jeszcze skończę jedną rzecz. Cała filozofia żartów gorlickich, bo one wywindowały te gwarki na bardzo wysoki poziom, polegała na tym, że z Kotwicą żeśmy rozmawiali następujące, że Wiedzorze, gwarki się udadzą, jeżeli się panu porządnie przypieprzy. Słownie. A co on na to? Czy pan się na to zgodzi? No ale ja muszę wiedzieć. Nie będzie pan wiedział. No to się zgadza. O, no to super. I jak żeśmy od niego zaczęli, to już nikt nie śmiał mieć protestować, żadnych powów, tak? I ostro szło po gnatach kościom, tak. No to proszę tam coś rzucić. Nie, to są za stare czasy, żeby za stare, nie pamiętam. Natomiast pan. Kontrapunkt. Organizacja całej karczmy wygląda w ten sposób. Jest prezydium, i na którego stoi czele prezes. Prezes, tak. I jest dwie tablice, tablica niższa i wyższa, które konkurują między sobą śpiewem, dowcipami i tak dalej, bo każda z nich chce zająć pozycję tablicy wyższej. Wyższa chce obronić swoją pozycję, mianowana, a niższa chce wyeliminować wyższą. Nareszcie wiem. Na czele tablic stoją kontrapunkci, czyli kontrapunkt tablicy niższej i kontrapunkt tablicy wyższej. Pewne zwroty były racjonalne, na przykład nie wolno było się odezwać, jeżeli prezes nie udzielił głosu. To kontrapunkt nie miał prawa się, a już z sali to... Kontrapunkt też nie miał. Też. Kontrapunkt się zwracał do prezydium rogowocem pro me. Proszę udzielić mi głosu. Habeas vocem. Do wysokiego prezydium, jeżeli się zwracało, to się pełny tytuł trzeba było wymienić. Mówiło się wysokie, a w sprawach piwnych nigdy nieomylne prezydium. To był pełny tytuł. Jeżeli się coś uciekło komuś, to dostawał jakąś karę, na przykład szklankę wody z mydłem do wypicia. Wow. Albo szklankę wody solo. Takie różne ciekawe tego. Mógł iść też na inne kary. Jakieś inne kary, to no, znaczy? Były na przykład, no było jakieś tam dyby. Były dyby? Tak, o tu było tak zwane zasranie piwne. A cóż to za zasranie piwne? No był ustawiony taki Sławojka gdzieś w rogu, tak? Że i kogoś wysyłali na 5 minut zasrania piwnego. Bo podpadł prezydium. Prawda? Rozumiem. No to jak usiadł tam w tym, to mu z magnetofonu puszczali różne ciekawe odgłosy. Wzmocnione oczywiście. No to super. Ale to się bawili doskonale chyba. No to jest ciekawe, bo 400 chłopa pijąc piwo siedziało 6-7 godzin i śpiewy, bawili, śpiewali. Proszę. I tak dalej. No, faktem jest, że do nas dopytywali się, jak się dostać do was na karczmę. Ale kto się dopytywał? No nasi kontrahenci, nasi... Tak? Tak. Czyli... listę gości naczelny pilnował, żeby mu... Bo no, musiała i być... oni przyjeżdżali tak z Polski super, do... chętnie. Tak? Śląsk cały to walił jak w dym do Glinika. Czyli bardzo, bardzo dobrze oceniali organizację. I to było, no myśmy to wszystko organizowali od początku. No, takim jednym z największych twórców tego wszystkiego to był Antek Trojan. To była nieprzeciętna osobowość. No pamiętam, jak umarł, to cała fabryka nie wierzyła, prawda? No... brakło mi do 50 miesiąca. No i z racji tego zostałem tym kontrapunktem, a drugim kontrapunktem był dr Pawlik. Ten Zagiechu. Ten Zagiechu. A dobrze, pan był tablicy której? No ja niższej oczywiście. Niższej oczywiście. No, dr Pawlik. Jak udało się kiedyś przejść na wyżej? No to było takie.
Można było, nie można było, wszystko. Jak wyglądała ta rywalizacja między tablicami? Taka podstawowa rywalizacja to prezydium oceniało, która na przykład nakazywało odśpiewanie pieśni górniczej. I która, powiedzmy, jedna tablica dostawała prawo do śpiewania pieśni, śpiewała. Druga tablica inną pieśń śpiewała. No i to ten. Mówi pan tablica. Oceniał, ale ile tych ludzi było w tej tablicy? No jak było 400 w kupie, to 200-200. A. Natomiast kontrapunkt był odpowiedzialny za utrzymanie porządku, żeby nie było wielkiego rejwachu, żeby no, mikrofon miał do dyspozycji i różne rzeczy tam działy się. W każdym razie było tak, że no, był pewien scenariusz. Jeżeli chcieliśmy, ta część oficjalna była w zasadzie taka sztywna i nienaruszalna. To było powołanie prezydium, odśpiewanie hymnu górniczego, skok przez skórę, po skoku przez skórę powołanie kontrapunktów. Był taki obyczaj u nas w Gliniku, długo kontynuowany, że poszczególni świecznikowi urzędnicy i działacze Glinika, kierownicy dostawali prezenty. Zapewne jakieś z pomysłem. Sympatyczne bardzo. Na przykład pamiętam, jak główny księgowy, bo to był czas takiej reformy jakiejś ekonomicznej, dostał, oczywiście ten obdarowany musiał wejść na beczkę, pokazać ten, coś tam zrobić, co miał zadane z tym prezentem. A co już księgowy dostał? Księgowy dostał takie fantastyczne dynamowy majty z łatami. I krzyk był, i miał ubrać te reformy. Domiczek gdzieś się wyraził na jakiejś naradzie, że komuś coś tam obetnie. Mhm. Dostał taką brzytwę 1,5-metrową z drzewa. Super! Wiedział do czego pijecie. Tak się zastanawiam, bo wszystko, widzę, było bardzo dokładnie przygotowane i wymagało ogromnych przygotowań. Jak długo trwała organizacja, przygotowanie tego wszystkiego? Kiedy byście zaczynali? No... To znaczy, te pierwsze to była wielka improwizacja, ale się udała w sumie. Natomiast drugie gwarki, 76 rok, to już były w sali gimnastycznej, to już było 250 czy pod 300 ludzi mogłem mówić. No to sporo. 200. Ale profesor Kawecki był i przewodniczył swego w pewnym momencie. Fajna historyjka się z tym wiąże. Procedura wyglądała tak, że jeżeli się prezydium można było chwalić i zganić. Prezydium mogliście zganić? Tak, ale trzeba było zamach stanu zorganizować z sukcesem, bo można było wylądować w Słabojce. Na zasranie i tak dalej. Jak się to było? Zasranie piwne. Zasranie piwne, tak. I Kawecki coś smędził za długo i któryś, no tam tablica podjęła do dupy z tym prezydium. Aha, i to, co? To był właśnie okres, taki hasło do rewolty. Rozumiem. Zasada była taka, że nie wolno go dopuścić do głosu, musi ustąpić. Więc co on za mikrofon, to jeszcze silniej, jeszcze silniej. A wybiliście w stoły, tak, czy jak? Nie, śpiewali ten. Aha. Na okrągło. Do dupy z tym prezydium, do dupy z tym prezydium. Druga wersja to była, niech żyje nam prezydium. Jak prezydium kazało na przykład nalać piwa, to niech żyje nam prezydium. No ale wtedy doszło do takiej sytuacji, że musiał ustąpić. Ustąpił? No, nie dopuścili go do głosu, to co miał. Dopiero jak drugi przejął mikrofon, to sala ucichła. I obraził się poważnie. Co pan powie? Tak. Jak było... Zbyt poważnie do tego podszedł, prawda? I pamiętam, jak żeśmy jeździli go przepraszać. Nie wierzę. To był, bo Kawecki to mi się kojarzy z jakimś autorem. To jest, no, znakomity. Górnicze, prawda? Tak, górniczy, tak. Profesor. Tak, i, no właśnie. Szef katedry i szef działu. Czyli bardzo poważnie wziął to. Twórca.
No różnie mają różniną jakoś tam. Ale przy przeprosinach było coś takiego, że muszę zacytować, a pani zacytuje. No. Zresztą nie bądź, masz tacy niewiadomy. Wchodzimy ze Zbyszkiem, moim przyjacielem, Orzechą. Tam on kwiaty niesie, ja w torbie koniak. A trzeba. Z fabryki nas wysłali, nie? Na pewno. Macie jechać, przeprosić na Zygmunta. No to wchodzimy na tego Zygmunta. Sekretarka pyta. Skąd? Skąd klinika? Już, o to profesor, już większość gości przeszło, to możecie wejść. Wchodzimy. Kawecki popatrzył. A ja organizowałem ten przewrót jako kontrapunkt. Aha. Popatrzył na mnie. Co? Tu przyjechałeś mnie wypierdolić? To była gdzieś godzina druga, rządziliśmy do 18, to było nie wiem, czy 19. Czyli jednak przegryzł to wszystko, prawda? Niesamowite to było. Ciekawe. No także mnie jednak miał poczucie, miał poczucie, tak. I tak to się ciągnęło, a te konne i dorożki, później się to rozwinęło w następne lata. Tak. W imprezę, która na rynku ściągało, ja wiem, 3000, 5000 ludzi było. Cały rynek był oblepiony dookoła. Na rynku przyjeżdżaliśmy, był skok przez skórę z tych schodów, te śpiewy podstawowe, nasza orkiestra cięła kawałki, a później orkiestra reprezentacyjna Podhaleńczyków musztrę paradną wykonywała półgodzinną. Co pan powie? To było widowisko nieprzeciętne. Czyli to była impreza na całe Gorlice. Tak, to była impreza na całe Gorlice. To wszyscy, moje dzieci to się pytały, czy w tym roku będzie na rynku impreza. No. Ja pamiętam Święto Górnik, zawsze nas budziła orkiestra rano, prawda? To. Minęło. I, no i później powrót do sali. Czy stoły były w jakiś sposób konkretnie ustawiane, czy to były jakieś wspólne stoły, czy... To znaczy... No bo 400 chłopa. Jeden stół był ten poprzeczny, to prezydium. Mhm. I wzdłuż dwa podwójne i dwa podwójne. Aha, czyli w ten sposób. Na sali gimnastycznej. Były I różne. 6 godzin, pan mówi, do 6 godzin. Takie imprezy były, a były takie imprezy, że o 4 po południu się gwarki zaczynały. Później już na rynku się nie odbywały imprezy, tylko już wszystko tu. Tak, to już wiem. Już w zasadzie przed stanem wojennym to się skończyło. To. 70 chyba 8 albo 9 rok. To już się skończyło. A gwarki były organizowane konkretnego dnia, czy różnie? W grudniu, wiadomo, ale... Na ogół w grudniu, ale dobierany był termin, żeby nie było kolizji z AGH. Aha. I żeby, no, tam powiedzmy w odpowiednim czasie, ale to koło Barbórki zawsze. Mhm. Sobota albo sobota. Czy, no. Rozumiem, a czy no oczywiście mężczyzna, pracownik fabryki mógł zapisać na te gwarki, czy wystosowywaliście jakieś zaproszenia do pracowników? Jak to wyglądało? Przyznam się, że nie znam szczegółów, ale na przykład z mojego wydziału bardzo sporo pracowników przychodziło. Łącznie z tym, że nawet się tam w taką techniczną obsługę wmanewrowali. Mhm. Tych. Czy pamięta pan jeszcze jakieś zabawne zdarzenia? O, dużo by było, ale... No, w tej chwili się nie nasuwa nic. A chciałabym usłyszeć, bo przyszedł stan wojenny. I co było? No, klapa. Zakaz wszelkich spotkań. Zakaz, tak dalej. No właśnie, nie było nic... Przed stanem wojennym jeszcze były takie skromne... To był... No bo 81 to był stan wojenny, 13, a przed 13 jeszcze były takie skromne gwarki. Ale takie w zasadzie trochę organizatorów, trochę inżynierów zebrało się z własna składka, żadna firma nic nie mogła organizować.
Czy to pan mówi o tych tak zwanych nieoficjalnych gwarkach? Czy... No to już były nieoficjalne. Nie było zarządzenia fabrycznego, no bo normalnie to było zarządzenie tak, fabryczne. Tak. No. Obchody święta barburkowego. Było powiedziane, że kto... ćwiartka wódki, to tamto, tak. Bułka z kiełbasą, tak. I tak dalej. I tyle wolnego, tyle tego, tyle. Wszystkie te elementy były wymienione. A wtedy już nie było zarządzenia. A gdzieście się spotkali? W gwarku. Tak, w tej dużej sali. Ile osób było, pamięta pan? No ja wiem, ze 30 parę. W każdym razie ówczesny dyrektor był Zuzak. No to wkupił się, bo przyniósł dużą flachę. Na przykład zawsze na gwarkach jest konkurs piwny. A cóż to jest? No to jest wybór króla piwnego tak zwanego. No to stają na... Różne konkursy są. Między tablicą jedną a drugą są reprezentacje wyłaniane i różne konkursy. Czasem śmieszne, czasem tego. Przebierania jakieś. W każdym razie ten konkurs piwny to jest tradycyjny, zawsze stają na dwóch beczkach obok siebie, tyłem do siebie. Dwóch gwarków. Dwóch gwarków, reprezentantów tablicy jednej i drugiej. Lismajor szpadą i mierzy poziom piwa w kuflu, ile jeden i drugi musi mieć to samo. I na 3-4 kto na start, szybciej? Kto szybciej wypije. Jest taki gość, nie wiem czy jeszcze popija piwo, ale on wlewał piwo, nie łykał. Wlewał w siebie? Tak jak do kibla. Wygrywał. Król piwny. Bez dyskusji. No cóż. A jakie były jeszcze inne konkursy? No oczywiście były nagrody za konkursy. Aha, tak? A jakie? Co to było? A to laska pamiątkowa, a to jeszcze jedno piwo. różne rzeczy. Czy ludzie się upijali? Rzadko. No bo na pewno bywało, ale nie. Były sytuacje takie, że na przykład na Konopnickiej o pierwszej w nocy jeszcze śpiewy leciały. I różne konkursy były. Na przykład był konkurs taki, że czteroosobowe narty by znaleźli, kto szybciej, która ekipa szybciej na tych nartach dobiegnie od jednej końca sali do drugiego. Takie dechy ktoś, długie, ktoś że, zrobił, że, ale, tak, że ale cztery, co mieliście? Czterech, jeden za drugim. Ale co, wiązania były takie, na tym? Powiedzmy takie, że but wchodzi. No i 3-4, ale to dwie dechy i dwie dechy. Był taki układ, że z różnych względów nie byłem kontrapunktem jakiś tam moment i bębna zapraszają do nas na karczmę. Powiedzmy, kto to jest Bęben. Profesor Bęben, no to jest autor tej książki i cała historia. Profesor Bęben jest autorem wielu, wielu książek z górnictwa, prawda? No, oprócz fachowych, tak. To jeszcze był niesamowitym gawędziarzem. Niesamowity zapas dowcipu miał, pięknie śpiewał, grał na skrzypcach. No, człowiek orkiestra. Wspaniały gość. Czyli wracając do pana opowieści, nie był pan kontrapunktem i... Zostałem tak wyautowany jakoś tak przy okazji. No i bęben chciał... Przyjechać. Zapraszają bębna. On mówi, dobra, przyjadę, ale Markowicz musi być kontrapunktem. I co? No był pan. Na szczęście później już doszło do tego, że zaangażowano profesjonalistów takich. Do organizowania gwarków? Do prowadzenia. Do prowadzenia. I bo prawda też jest taka, że człowiek się, to już były lata, ja byłem 20... Wypali, prawda? 25 razy. 25 razy był pan kontrapunktem? O. Z dwoma przerwami. To chyba glinicki rekord. No, to jest rekord wszechpolski chyba. Aha. No to gratuluję. W jednym miejscu. Tak. Bo no tak się złożyło. Jak zbieraliście te historie, które można obśmiać na gwarkach? To gdzieś na naradach pojawił się jakiś lapsus, czy jakieś tam tego, ktoś kogoś gdzieś tam przyuważył, no to chłopaki pracowali w różnych działach. Aha, i po prostu znosili. Jak żeśmy siadali w gwarku i zaczynali pracę twórczą nad przygotowaniem kolejnej karczmy piwnej, no to wtedy
a temu to, a temu to. Oczywiście to było rozważane i to musiało być inteligentne. Karczma dopuszczała wulgaryzmy i to tam nie było to jakoś przyjmowane negatywnie. Nie mogło być, po prostu tak. Natomiast nie mogło być brzydko, w sensie takim złośliwym, super, czy złośliwie, ale inteligentnie. To musiało być jakiś esprit, jakiś błysk, to musiało mieć, jakiś taki... Ale to ciężko tak każdego roku znaleźć, czy nie? Nie? No, życie niosło różne zdarzenia. Takie. Bliżej Gwarków to się chyba kierownicy pilnowali bardzo? Nie? Myślę, że komu się dostanie, to się dostanie, nie ma zmiłuj. Początkowo usiłowano, naczelstwo usiłowało nos wsadzać. Aha. Nie pozwoliliście? Nie, wykluczone. To dziękujemy, rezygnujemy. Aha, a jak kotwica dostał po nosie czasem, czy oczywiście, nie? No to pierwsza rozmowa to była taka, jak się pan zgodzi na to, że... No tak, wiem, czy pamięta pan coś, co żeście mu czym dowalili? Nie bardzo. Raczej to było delikatnie. Delikatnie. Owszem, było, ale raczej było takie... Wiem. Bo stare przysłowie kotwicy to było takie... Można wprawdzie lwa całować w dupę, ale ani to przyjemne, ani bezpieczne. Wie pan co, ja jeszcze tak wpadłam na taki pomysł, że Gwarki, a Gwarek, klub Gwarek, to mnie się wiąże z Gwarkami, prawda? Czy to bezpodstawnie myślę? Jak to z tym klubem Gwarkiem? Tak, bo to układ był taki, że najpierw powstał klub Gwarek. Klub Gwarek to jest 71 rok. Mhm. A jak to się stało, że ten klub, bo ja słyszałam, że to jacyś sami inżynierowie coś się za to zabrali. No, największym fachowcem od tej sprawy to był Zbysiu Tkaczyk, ale ja uczestniczyłem w tworzeniu tego klubu też. Tak? No bo tam zdaje się to były niewykorzystane pomieszczenia. Piwnice, podpiwniczenia Domu Kultury były spleśniałe, śmierdzące i... Aż tak? Pamiętam, żeśmy wywalili chyba z dwie ciężarówki skrzynek po wysobiance spruchniałych. Skład niepotrzebnych rzeczy. Tak, no. Dobrze, ale musieliście dostać chyba jakieś pozwolenie, prawda? Najpierw to się chyba działo za przyzwoleniem kierownika Domu Kultury. Ale kto wtedy był, pamięta pan? Markowicz. Markiewicz. Markiewicz. Waldek został później, a nie wiem, Kowalski? Był Kowalski. No to on chyba. I to tak trochę tak, zrobimy sobie tam jedno pomieszczenie takie, żebyśmy się mogli spotykać. I to inicjatywa inżynierów? Tak. Młodych chłopaków. Tego. No i ktoś doniósł do komitetu, że tu podziemie się... Rozmówka była? Na dywaniku dwóch czy trzech kolegów było. No i przyszedł na to naczelny. A wtedy był naczelnym już? Już kotwica, tak? Tak, od 64 roku. Naczelny poglądał i za chwilę było zielone światło. A. Macie do dyspozycji brygady remontowe, to tamto, co chcecie, co macie. Nie. Macie, wszystko macie zrobione. To projektujcie, róbcie. I kto zaczął, opiekował się najpierw tym klubem? Od początku Zbyszek Tkaczyk był takim... mentorem, pilnował, projektowali tam różne kawałki różni ludzie, między innymi Marek Dubis bardzo tam fajną pracę złożył. Te kute kraty w oknach, to wszystko tam różne rzeczy zostały wykonywane na fabryce w ramach na przykład prac dyplomowych, kowali, coś tam, po kursach mistrzowskich czy coś. I to w ten sposób się organizowało. To nie było takie nachalne, ale dechy były dostępne, drzewo było dostępne, boazeria dostępna, ławy były, zrobić takie stoły, robiono takie stoły, zrobić takie ławy i no, spotykaliśmy się. Tam było taki obyczaj, że na przykład zaczęli nasi jeździć na zagraniczne delegacje. No i naczelny to wprowadził, że po delegacji miało być spotkanie notowskie,
i odczyn na temat, coś widział, coś zobaczył, tak, gdzieś tak, był i tak dalej. To nawet były pisemne sprawozdania, bo w tak, bibliotece u nas są, tak gromadzone. Ale niezależnie od tego był za każdorazowo odczyn. Aha. I to na przykład on jechał, to też robił odczyn. Mhm. Domiczek jako naczelny inżynier też był zobowiązany. A czy było jakieś oficjalne otwarcie klubu, czy po prostu to tak... Chyba tak. Chyba tak. Nawet były wykonywane takie legitki. Ja na oficjalnym otwarciu nie byłem, nie wiem, z jakichś tam przyczyn. Mhm. Ale takie legitymacje były wydawane, klub technika i ekonomisty, to się tak, nazywało, tak. Mam taką oryginalną legitymację gdzieś tam. Ja pamiętam, że tam nawet... No organizowali śledziówki, imprezki jakieś. Tak, nawet książki żeśmy tam wystawiały z biblioteki technicznej, pamiętam. No ciekawe, te odczyty głównie były, szachiści mieli swój dzień, mhm. Bridżyści mieli rozgrywki, gwarek tętnił życiem. No i tak się to skończyło i chyba niepotrzebnie też. No to 71 rok, a zlikwidowano to... No 2006, 2007? Jakoś tak? Siódmy jeszcze żeśmy interwencje robili po burmistrzach, po tym, żeby to utrzymać w jakiś sposób. Roztrwonią te beczki, no cudów nie było w tej sali górniczej, nie? Pamięta pani? Tak, tak. No. Cudów nie było, ale to było bardzo oryginalne. Oczywiście. Wystrój i wszystko bardzo. No i było miejsce spokojne, gdzie można było siąść, pogadać. Nawiasem mówiąc, w przyzwoitej knajpy w Gorlicach nie było, oczywiście. Naczelny wszystkie swoje delegacje różne tam... Sprowadzał tutaj, przepraszam. Tak, w Gorku miał catering, później Kopacz organizował tam z, tego tam. I to się odbywało w przyzwoitych warunkach. Wróćmy do Gwarków. Czy Gwarki dzisiaj... Coś pan wie na ten temat? Bo później Solidarność chyba zaczęła organizować jak drugie, gdyby swoje równoległe. No to byłem na pierwszych Gwarkach Solidarności. Mhm. Na pierwszych dwóch albo... Zależnie od tego na Górniczym organizowano Gwarki. Patronem był Związek Kadry. Wójtowicz miał tam duże zasługi, że to kontynuował. I spotykaliśmy się na przykład w Margocie, albo w tej sali balowej tam, co prowadziła pani Szpyrkowa. Tak, a ile osób brało udział już tych... Wtedy to jakieś 50, 60. Dalej było wesoło, czy inaczej? No wszystkie rytuały były, z wyjątkiem skoku przez skórę, bo już młodych nie było. No i było generalnie składkowe wszystko. A teraz jest Górniczy organizuje. Górniczy organizuje. Tak, organizuje. Jakaś przerwa była, ale to znaczy przejął kontynuację tych Gwarków Kadry. Górniczy zakład. Górniczy zakład. Rozumiem. Kontynuuje tą tradycję. No a my stare strzechy spotykamy się na własny rękę. Spotykacie się dalej? Tak, rok w rok. Ale co, barburkowo czy? W mundurach. Nie wierzę, no, naprawdę? Gdzie się spotykacie? Różnie? Ale nie, na ogół jest nas 18, 20, 15. Mhm. Zależy jak tam zdrowie dopisuje. Śpiewamy. Tak. Wierszyki se klepiemy. Kawały opowiadamy. Czyli dalej się bawicie. Bardzo często jest chmura dojeżdża. Proszę. Kotwica był chociaż raz, czy nie? To myśmy zaczęli, jak Górniczy przejął te Gwarki, bo wtedy żeśmy uczestniczyli w tamtych. Tak, tak. A jak przejął Górniczy i wyratował nas, no to myśmy sobie wtedy zaczęli. Jakieś śpiewniki mieliście wydawane? Jeżeli chodzi o Gwarki, tak. Przez ten okres taki klasyczny, co roku był nowy śpiewnik wydawany. No ale z tymi samymi piosenkami, czy? Ze zmianami, ale większość po prostu powielała się, ale były czasem wkładane nowe takie. Co roku było. Ja chyba ze 20 jeszcze mam z różnych lat. Moimi partnerami jako kontrapunkci to był tak. Bo jakoś ja byłem taki tylko.
Stały. Tak, on był stały, tylko one się zmieniały. Dokładnie. No i tak, Domiczek był partnerem moim jako kontrapunkt. Oruba, Fałat. A Trojan? Trojan był zawsze starostą piwnym, o tak żeśmy go nazywali, aha, starosta piwny. A on był tym spirytusem, drożdżami. Niesamowity człowiek. Niesamowity. Niesamowity. Wszechstronnie uzdolniony, o niesamowitej wyobraźni. Natomiast był nieprawdopodobnie pracowity, bystry nieprawdopodobnie. W związku z tym przy pracowitości i bystrości miał wydajność nieprzeciętną. Karczmy pewne na ogół się odbywały w sali gimnastycznej. GCK-u, znaczy domu zakładowego. Zakładowego domu kultury. Przy wejściu zaproszenie otrzymywali, oczywiście pokazywali zaproszenie, otrzymywali kufel i śpiewnik. Prezes Lismajor w stroju takim, który znamionował jego rangę, więc w górniczym mundurze, w butach z cholewami, ze szpadą, i jego czako było przyozdobione lisią kitą. Dlatego i to Lismajor. Był Lismajor. I on wręczał prezesowi, dyrektorowi, prezesowi szpadę, po czym zebrani wznosili śpiew z prośbą o objęcie przewodnictwa spotkaniu. Zebrani wznosili śpiew, który brzmiał mniej więcej tak. Wstępuj, wstępuj, prezesie mój, wstępuj, wstępuj, prezesie mój. Powtarzał się dotąd, dopóki prezes nie zajął miejsca, przynależnego mu miejsca za prezydium i nie strzelił szpadą w stół. Aha. I w tym momencie, po tych formalnościach i powitaniu gości, krótkich, raczej gości nie witano specjalnie, poimiennie, nie było przywitań gości. Był odśpiewany hymn górniczy i mianowanie kontrapunktów i kantorów. Kontrapunkci prowadzili tablicę niższą i tablicę wyższą, które teoretycznie ze sobą i praktycznie rywalizowały. Oczywiście bardzo przyjemne było, jak jeden kontrapunkt drugiemu docinał, a najlepiej jak się docięło prezydium ostro i dokładnie. Kontrapunkci przy udziale Lismajora komisyjnie stwierdzali, czy piwo nadaje się do konsumpcji. Spożycia, tak? Mhm. I prezydium nakazywało nalać piwo, ale nie wolno było piwa konsumować, tylko na rozkaz prezydium. Jak prezydium to rozkazywało? Nakazuje wypić kwantum piwa, ale mogli nie wszyscy. Na przykład mogła tablica niższa napije się kwantum piwa, tablica wyższa nie. Mhm. No, na przykład tablica niższa ładnie zaśpiewała i w związku z tym. W 1979 roku odbył się taki program telewizji Teleecho z dyrektorem Kotwicą. Prowadziła wtedy słynna Irena Dziedzic. I wtedy Gwarkowski Komitet do Spraw Radia i Telewizji, powołany w Gliniku, przyznał Kotwicy złoty ekran. Natomiast odczytano mu następującej treści telegram. Drogi Kazimierzu, gratuluję serdecznie. Stop. Przy takiej konkurencji wysiadam. Stop. Obejmij moje stanowisko w Teleechu. Stop. Podpisano Irena Dziedzic. Inny taki przykład to był dyrektorem administracyjnym, był słynna postać Zygmunt Wojtasiewicz. O, tak. I on między innymi na osiedlu na Konopnicki zrobiono takie wigwamy i taką wioskę indiańską dla dzieci. I z tej okazji dostał następujący prezent. Pióropusz indiański, potężny taki, aż po ślad, aż do pięt mu sięgał. Na tej beczce wszystko. Tomahawk oczywiście. Proszę. Tak. I dostał uroczyście imię indiańskie, dostał wielki ryczący bizon. To bardzo pasowało. Pan dostał kiedyś taki prezent? Tak, ja dostałem kilka prezentów, bardzo złośliwych często. No, dobrze. A jeden był bardzo ciekawy, bo z pewnym rytuałem się oczy. Mianowicie w 1992 roku jako dyrektor zakładu wiertniczego byłem na objeździe Emiratów Arabskich, bo tam mieliśmy kontrahentów.
I jak wróciłem, no normalnie to było, byłem gdzieś w październiku, początkiem października, tam, a to trwało 6 czy 7 dni. I na Gwarkach wezwano mnie na beczkę, nałożono turban taki muzułmański, wręczano dywanik, no z adnotacją, że to jest dywanik do opierdalania. I musiałem przed prezydium bić czołem. A, czyli... O ten dywanie, tak, na tym dywaniku, kręcząc tak. Na dywaniku, biłem czołem. Przyznam się, że dość długo mnie tłukli tym czołem. Kilkanaście razy i jeszcze mało wrzeszczeli. Także dostałem dobrą szkołę. Fantastyczny kiedyś był prezent dla głównego energetyka, bo wtedy mieliśmy do czynienia zawsze z wyłączeniami gazu, prądu, stopnie zasilania były i tak dalej. I dostał kawałek skórki jakiejś i laskę ebonitową. No i kazali mu pocierać tą skórkę, bo tam się wytwarzają ładunki, i doładować sieć prądową z tego. No tych złośliwych i różnych i z innych prezentów było bardzo dużo w różne czasy. Na przykład dyrektor Domiczek po obronie pracy doktorskiej dostał słuchawki i zestaw do lewatywy. Kiedyś ktoś dostał, wyszedł na beczkę, dostał dmuchaną babę normalnej, 1:1. Nie. Normalnej. Przywieźli gdzieś, przemycili z zachodu i... A to tak, to były te czasy, tak, kiedy... Tak, nie było w Polsce takich rzeczy. Przejść do menu, bo to było też standardowe i zrytualizowane. Wchodziło się na salę, na talerzykach były z wykałaczkami kawałki sera posypane papryką i ewentualnie paluszki. I później za jakiś czas, tam króciutki, wieszała kawałek kiełbaski na gorąco z chrzanem lub musztardą. Ale rytualnie była zawsze gdzieś tam w połowie karczmy golonka. I to było... Czekaliście na to? Tak, w pewnym momencie przecież aprowizacyjne trudności, no właśnie, były potężne jak w latach 80. Tak, jak to załatwialiście? Jakoś było to załatwiane, no wiadomo, że nasi dyrektorzy mieli macki wszędzie, potrafili z Dębicy głównie, tam od... A kto wam to przyrządzał? No kuchnia glinicka? Stołówka glinicka. Mhm. Czy... Starano się, na początku starano się jeszcze przemycać wódkę, ale raczej żeśmy tępili ten obyczaj, bo wtedy goście się wycinali dokładnie szybko. Tak, piwo plus. Ale przyznam się, że pojedyncze przypadki, żeby kogoś trzeba było wyprowadzić. Pojedyncze. Ewenement raz na jakiś czas. Były lata, że... A biesiada trwała dość długo, a jeszcze wrócę do tego. Chciałem się skoncentrować na jednej sprawie. Goście, jacy byli zapraszani z zewnątrz. No więc oczywiście władze miasta, województwa, bo to Nowy Sącz był od 76 roku. Czyli przyjeżdżali systematycznie? Tak, systematycznie. Och, to tego nie odpuścił nikt. Naczelnik, sekretarze, bo to wtedy była prawda, PZPR, sekretarze, naczelnicy, opiekun z ramienia KC, fabryka miała opiekuna specjalnego, który tu... Też przyjeżdżał? Tak, zawsze był na ten. I profesura Agiechowska, bardzo często i bardzo chętnie była. Z profesorów, no to takich znanych, to absolwenci AGH znają te nazwiska. Kawecki, Klich. Bęben. Bęben to był systematycznie. To on łącznie z tym, że włączał się w prowadzenie. Często byli kontrahenci zagraniczni. Na przykład rejestruje tak. Ukraińcy byli, Rosjanie. Rosjanie w pewnym momencie bardzo duży import zrobili. W zasadzie w latach 80. to fabryka przeżyła dzięki eksportowi do Rosji. Tam całe ściany poszły. Wręcz te kopalnie w Rosji to się modliły o to, żeby z Glinika dostać jakieś urządzenia. Bo tam bardzo wysoką renomę one miały. Zresztą w kraju też mają do tej pory. O, bardzo często bywał doktor Rachel. Jako lekarz, jako dyrektor szpitala, bardzo często był zapraszany.
Kazimierz Mruk, szef policji taki, Dąbrowski, geniu też z policji był często. Zaraz po dwóch pierwszych karczmach bardzo mocno się rozniosła fama o tych glińskich karczmach na Śląsku. I przedstawiciele kopań, zjednoczeń tych węglowych, strasznie się tu chcieli wkręcić. No to była woda się na młyn, oczywiście, bo to, no to był aspekt marketingowy. Tak. Dyrektor Kotwica powiedział tak, że uczestnicy kilku pierwszych biesiad pytali go wręcz, u kogo zamawia scenariusze, u jakich profesjonalistów zamawia scenariusze karczmy i czy zatrudnia do prowadzenia jakichś mistrzów z Krakowa. Już po utworzeniu Glinika S.A. no to zawsze byli członkowie rad nadzorczych jeszcze. Bardzo często była śpiewana taka przyśpiewka, która zresztą hasło wisiało na tym, że muszę zaśpiewać, bo tak to mi nie wyjdzie. Okej. Kto piwa nie pije, baby nie rajcuje, ten albo wariot, albo zwaryjuje. No i to parę razy się powtarzało. Czyli i to hasło wisiało na ścianie, tak? Tak, na ścianie wisiało. Prezesi się zmieniali w ramach albo poprzez śpiew do dupy z tym prezydium, albo kiedyś prezes powiedział już tak do Gwarków, że bo śpiewali mu, niech żyje to prezydium, mówi, tak mi do dupy włazicie, że chyba hemoroidów dostanę. No to zaśpiewali mu do dupy z tym prezesem. I nareszcie coś konkretnego i przekazał władzę następnego. Oczywiście były ostre i pieprzne dowcipy. Chętnie były słuchane dowcipy o takim zabarwieniu tym śląskim. Na górnik, tak. No tak. Między innymi taki dowcip był, że no górnicy jak wyjeżdżają z klotką z dołu, to idą do szatni brudnej, tam wieszają te swoje brudne ubrania, do pralni idą i nago w chodokach, w takich drewnianych chodokach idą pod prysznic, no i z drugiej strony wychodzą do szatni czystej i tam się ubierają. No i wychodzą z tej szatni czystej górniki, jeden na drugiego patrzą, mówi, zeflik pierunie, jakeś ty się mył, coś cały biały, a ciulika moc czornego. A ten patrzy tak po sobie, mówi, pierona musiałek drugiemu umyć. No, były takie dowcipy z tej serii Maśtalski, Ecik, prawda, Willi. Wybierają się na basen, kupili sobie ćwiartkę, Ecik mówi, jeszcze cygarety kupię. Tamci weszli, czekają na niego, ćwiartka się grzeje, wreszcie mówi, pojrzyj no tam, co tam, czego ten Ecik nie wchodzi. No patrzą, a u bramkorza Ecik stoi i bramkorz go nie chce puścić. Mówi, czego go nie puścisz? No bo dyrektor zabronił. No i głupolu Ecika dyrektor nie znał. Jak go nie znał? Zno, bo go zabronił puszczać. Jak? A po czemu? A bo Ecik siko do basenu. A mówi, ty głupolu, to wszystkie sikają, myślisz, że ktoś idzie do kibla? No jo, wszystkie, ale Ecik siko z trampoliny. To są takie bardzo delikatne, zaznaczam. Rozumiem. Bo były bardzo ostre, pieprzne dowcipy. No ale to z drugiej strony nie ma się co dziwić. Taka ferajna chłopa siedziała, jeszcze popijali. No były wszystkie te kary oczywiście. Ciekawostką było na przykład na zasranie piwne, jak ktoś wylądował, a im wyżej postawiony notabl, gości często zasadzano na zasranie piwne. A może pan wyjaśni to zasranie piwne? No to taka słowojka ustawiona na podwyższeniu z boku sali, gdzie się gość tam siadał, no, autentyczny stał muszla klozetowa, prawda? Na tej muszli siadał. Oczywiście, żeby mu było niewygodnie, to była bez deski, tylko goła muszla. No tak przeciętnie to pierwsze karczmy to tak o 19 się zaczynały, po tych pochodach, po tym wszystkim. Później po 80 roku już nie było pochodu lisów, nie było imprez na rynku, tylko już cała impreza i skok przez kurę był na sali tej, gdzie się odbywała karczma piwna, w obecności wszystkich, więc te charakterystyczne śpiewy, skok przez kurę. Skakali zawsze inżynierowie, którzy w danym roku przyszli do zakładu. Po skoku przez kurę delikwent otrzymywał certyfikat
piękny, który podpisywali mu na beczce tam przy nim ojcowie chrzestni, ci, którzy skórę trzymali gdy podczas jego skoku. Ciekawostka była jeszcze taka fajna, że laski takie sztygarskie były dawane, gdzie w wyżłobieniu była próbówka takiej długości z 15 cm, szklana, która wypełniona była śliwowicą. O. I można było odkręcić sobie rączkę i wyciągnąć tego. No i to przed prezydium trzeba było spełnić ten czas, jak się dostało taką laskę. Opowiada pan o tych zwyczajach warkowskich. Proszę mi powiedzieć, bo to cały rytuał, czy ten rytuał był gdzieś stworzony na Śląsku kiedyś dawno temu, czy to była jakaś świeża sprawa? Całą historię fantastycznie opowiada w swojej książce Górnicza lampa się pali profesor Bęben, który sięgnął do różnych źródeł historycznych. Okazuje się, że ten rytuał był nie tylko na Śląsku, ale w Austrii, w Leben między innymi, w różnych obszarach górniczych. Sądzę, że ówczesna praca górnicza wymagała pewnych specyficznych zdolności pracowania w zespole, bo to było ciągłe zagrożenie. W związku z tym wytwarzały się pewne istotne sytuacje, które wymagały, żeby mieć pełne zaufanie do drugiego kolegi, człowieka, który pracuje obok. I wytwarzanie tego poziomu zaufania między innymi skutkowało tymi spotkaniami też. I tym pasowaniem, to było coś na wzór cechów. Tak, że, no właśnie. Tak, czeladnictwo, pasowanie na czeladnika, na mistrza i tak dalej. Czyli to nie tylko polski zwyczaj, bo mówi pan o Austrii. Nie, to jest zwyczaj śląski, no to po śląsku mundury wprowadzi, nie wiem, profesor Staszic wprowadził mundury w Polsce górnicze. I dotyczyło to, rozwój był przede wszystkim w górnictwie rud. Dopiero później przeszedł na węgiel, bo pierwsze w ogóle górnictwo to dotyczyło rud. Rud miedzi, rud cynku, rud żelaza. Obchody górnicze trwają do dzisiaj i karczmy trwają do dzisiaj i spotkania trwają do dzisiaj. I związkowcy organizują, i stara kadra organizuje, i dyrekcja obudów organizuje. Także ten jest kontynuowany, ten obyczaj, czyli on nie zginął. Na ciekawostkę zasługuje wspomnienie trzech w zasadzie lat takich przełomowych, to jest 80, 81, 82. Gdzie był zakaz zgromadzeń, spotkań, tak. I tak dalej. I była ta jedna karczma pod nazwą Sybirki. To zdaje się, że już opowiadałem o niej. Nie wiem. Było w warunkach konspiracji. Bo, i ile osób się zgromadziło? No chyba z 14. Ale to nie, to akurat wypadł mróz dosyć mocny wtedy, pamiętam. Na tym polu biwakowym na Bilance, żeśmy się spotkali. Tam? Tak. To mieliście przepustki, bo to wieczorem chyba nie można było. No już to nie wiem, bo to nie był 81, tylko już... Po stanie wojennym? 82, no ale spotkań i nie można było organizować. Przed stanem wojennym żeśmy mieli jeszcze ostatnie spotkanie w Gwarku, ale też już nieformalne takie, bo też zezwoleń na nic nie było. Gdzieśmy po prostu zebrało się jakieś 26-5 osób. Później dołączył ówczesny dyrektor Zuzak też do nas. Po prostu się przyłączył i tam żeśmy trochę porządzili, pośpiewali, a w następnym roku to był ten zimowy. To żeśmy nazwali Sybirki. Bielanka, Sybirki. Bielanka. I pamiętam, że piwa nie można było, nie daliśmy rady pić piwa, bo było tak zimno, tylko piliśmy wódkę. Nie dało rady pić piwa. Coś podobne. No, łącznie z tym, że serwis fabryczny, no na całe szczęście przywieźli naście koców i myśmy te koce jako peleryny owinęliście się. I długo żeście siedzieli? No, to
trudno mi powiedzieć, ale ze 3 godziny, 4 to potrwało. Bo rozgrzewało nas i pośpiewaliśmy. Oczywiście śpiew był, musiał być. Tak. I następna karczma też była jeszcze taka dosyć zgrzebna, uboga. A później już wróciło normalnie. No wtedy, a wracając do karczmy, no to jeszcze były te śpiewy, to wszystko. I w pewnym momencie prezes ogłaszał anarchię piwną. A cóż to było? Więc prezydium schodziło z tego, a koledzy się przemieszczali, jedni z drugimi. Rewolucja. No nie, prawie. Trafili ten, po prostu razem się zbierali w 5, 7, gadali, prawda, pili to piwo dalej. Czyli już nie pod komendę. Nie, to już był taki anarchia piwna, luz. No, pamiętam taką scenkę, jak jeszcze z kuflami z piwem wyszli z karczmy, mieli co, na drogę wziął piwa, nie? Nalał sobie. Kufel był 1,5 litra, 2 litry. Oni te kufle zabierali ze sobą. Tak, kufel był osobistą własnością. Więc brali ze sobą i no, było. Jak kufel był 2-litrowy, to litr piwa na przykład. 2-litrowy? A 1,5-litrowe, 2-litrowe to takie były kufle. No i niósł ze sobą. Pamiętam taką scenę, że dogoniliśmy takich kolegów właśnie z kuflami przy Matizolu, zatrzymali się tam, rozmawiali z tymi strażnikami i trącali się z nimi i dawali im upić piwa. Ile tego piwa szło na takich No barkach? Różnie. Taka informacja, że 1200 litrów piwa zostało wypite na karczmie. No nieźle. Ilu facetów? No liczyło się 250, nawet do 300 czasem. Ale to potężna liczba. No pewnie. No z tym, że ta konsumpcja była w przestrzeni 6 godzin. Aha. Jak żeśmy o 16 na przykład, czy o 17 zatrzymali. A toalet nie brakowało? No tłok był w toaletach, ale z kolei były funkcje moczowych. No właśnie, może o funkcjach moczowych pan, kto to był moczowy. Więc to było bardzo fajne, bo to ogłaszano w regulaminie takim specjalnym, że oczywiście odpłatność od tego na cele jakieś charytatywne, od kibla. Więc jak ktoś po 2-3 piwach już do kibelka szedł, no to musiał się przygotować piątkę, żeby tam do puszki tam stali na tym. To nie byli ci moczowi? Moczowi. Moczowi stali? Przy wypuszczaniu z sali wstali. A niezależnie od tego, żeby ich wyróżnić, to wieszano im na takich wstążkach nocniki tutaj, na wysokości na brzuchu. Wisiał nocnik i można było za 50 zł sikać prosto do nocnika, siedząc przy ławie. Oczywiście nikt z tego nie korzystał, ale... Ale była możliwość, co? Możliwość, demokracja i wolność była. No, także to... To taki. Oczywiście była jeszcze służba porządkowa i oni się nazywali młotowi albo gwarkowe ZOMO ich nazywali. Byli jakiś sposób wyróżnieni. Wyróżnieni. Jeden dostawali takie błoty styropianowe potężne, kaski dostawali, prawda, na głowę, żeby było widać, że to uzbrojeni są. Pamiętam, świętej pamięci, poseł Knapik świetnie się sprawował. Jako późniejszy poseł, prawda? Jako młotowy tam wyszukiwał tych delikwentów, któryś. I co z nimi robi? No więc decyzja była do prezesa, bo młotowy mówi, tu jest taki, co krzywo, co fałszuje, albo taki, co nie śpiewa. Albo taki, co chwilę nie śpiewał. No, różnie było. Albo za bardzo się drze. I już. No to prezes ten, zasranie piwne, dyby, zagroda dla pijanych bydlątek. No, kiedyś wyłapali, że no, na karczmę trzeba być ubranym. Ci, co mieli tam stopnie górnicze, mundury i tak dalej, no to przychodzili ludzie, no większość garnitur, ale swetrowcy też przychodzili czasem. No to swetrowców to tępiono bezwzględnie. Kiedyś pamiętam taką karczmę, że chyba z 8 ich wyłowiono z sali i klęczeli przed tym prezydium, klęczeli.
kręczeli, i kręczeli. I już prośby były, prezesie. A on mówi, nie, brudne swetry mają, jeszcze muszą kręczyć. A jeszcze chciałabym zapytać, bo wiem, że mieliście mundury górnicze. Czy to fabryka szyła mundury, czy... To znaczy, to był układ taki, że niektórzy po przystąpieniu do tego Związku Zawodowego Górników zostały rozszerzone uprawnienia do mundurów na między innymi na zakład, na glinik. Mhm. I wtedy myśmy w pierwszej kolejności mieli inżynierów górniczych, pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia. Szyło się na własny koszt, ale było dofinansowanie jakieś. Chyba 30% kosztu munduru. To marynarka, spodnie normalne takim. A później żeśmy... A czapki były do tego, czy nie? Tak, czapka była taka z daszkiem. Taka. A później żeśmy galowe jeszcze mundury dostali. Mieli możliwość do tego, ale część kolegów, bo to nie trzeba było włożyć kasy trochę, część kolegów nie skorzystała z tego. Część dostała stopnie dyrektorskie górnicze. I na gwarkach kilkakrotnie były wręczane szpady honorowe. Cóż to? Nie pamiętam roku, w którym ja miałem wręczoną szpadę. Mieliśmy wręczoną szpadę. O, Stanisław Karp i ja na tej samej karczmie piwnej podczas ceremonii skoku przez skórę mieliśmy wręczaną, bardzo to dosyć uroczyście było, z hymnem państwowym, z hymnem górniczym ponownym. I na szpadzie jest wygrawerowany, jest numer honorowy szpady i wygrawerowane jest imię i nazwisko. No i wtedy już ma się, oczywiście odpowiednia legitymacja, tam jest przyznanie szpady, dyplom taki szpady górniczej. Później jeszcze weszły kordziki, takie krótsze. To już lata 2004-2005-2006 gdzieś. No po anarchii piwnej były takie historie, że ja kiedyś miałem na drugi dzień albo trzeci dzień po gwarkach, Jurek, podyktuj mi tą piosenkę, słowa tej piosenki. Jakiej piosenki? To on coś wczoraj o pierwszej w nocy pod oknem śpiewał. Z konopnicy i kolejny. Chyba pan nie pamiętał, co? Ja mówię, nie wiem, co to, gdzie ja byłem o pierwszej w nocy. No, ale śpiewałeś. A jak, co to za piosenka była? No wiesz, jakoś tak było, że nie oddamy Chinom Związku Radzieckiego. No tak. A to te śpiewy gwarkowe, no to jest spora liczba osób i czy to był jeden ogólny fałsz, czy była... Czy nie, no to więc było... śpiewy intonował kantor zawsze, była akordeon przynajmniej. Aha, był akordeon. Tak, do towarzystwa muzycznego, kantor. I zawsze tak było, że przy grupie, przy kontrapunkcie skupiała się grupa takich... dobrych śpiwoków. Tak. I oprócz tego w późniejszych czasach już na ekran były rzucane słowa. Teksty. Tak. Ja teraz z perspektywy lat oceniam, jaki nieprawdopodobny efekt marketingowy to był na zewnątrz. Już profesjonalne w 2001 chyba roku, tak, udzielono mi urlopu już na stanowisku kontrapunkta i przyjechał Artymiuk z AGH i on objął już takie, oni profesjonalnie prowadzili karczmę piwną. Zresztą bardzo sympatycznie i bardzo fajnie. Ale... Czyli to po prostu, jeżeli pan mówi profesjonalnie, czyli mieli zapłacone? Oczywiście, oczywiście. To oni obsługiwali w sezonie, to mówi... Artymiuk mówi, że podczas barburki to on dwie roczne pensje utłucze. Dziękuję bardzo za opowieść, z nadzieją, że jeszcze może kiedyś porozmawiamy o balach natowskich. No jak się zbierze jakieś wspomnienie i materiał, to może... Dobrze, dziękuję bardzo.